Szanowni Państwo, to bardzo trudny czas dla Polski, dla Polaków, dla każdego z nas. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie z dnia na dzień. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar, solidaryzuję z chorymi ich najbliższymi. Musimy jako Polacy pokazać, że w tych trudnych chwilach potrafimy zachować się rozsądnie i odpowiedzialnie. Kwarantanna i izolacja jest niezbędna. Posłuchajmy lekarzy, bo oni wiedzą najlepiej, co jest nam potrzebne. A mówią o tym, że potrzebne są testy dla osób w grupie wysokiego ryzyka, że potrzebny jest sprzęt medyczny, sprzęt ochronny, zapewnienia lepszego funkcjonowania szpitali. Słuchajmy się ich i dbajmy o nich, bo od nich zależy nasze bezpieczeństwo. Jako Polacy bardzo boimy się ostatnio o nasze bezpieczeństwo, nie tylko zdrowotne, ale także ekonomiczne. Ludzie boją się, że stracą miejsca pracy, że nie będą mieli zapłaconych wynagrodzeń. Musimy wspierać przedsiębiorców tak, aby nikt nie został sam, aby wszyscy wiedzieli, że państwo o nich pamięta, a my jesteśmy społeczeństwem solidarnym i odpowiedzialnym. Razem, odpowiedzialnie pokonamy tego wirusa.